Materiał został opracowany w ramach projektu Model systemu wdrażania i upowszechniania kształcenia na odległość w uczeniu się przez całe życie, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Witaj, zapraszam do obejrzenia wideokastu dotyczącego piątego modułu kursu Materiały budowlane i elementy wyposażenia terenów zieleni. Dzięki informacjom zaprezentowanym w filmie zdobędziesz niezbędną wiedzę przewidzianą w tej części szkolenia. W kształtowaniu terenów zieleni woda przyjmuje różne formy. Rozróżnia się cieki, źródła, rzeki, strumienie, rozlewiska oraz zbiorniki wodne, naturalne, na przykład w postaci jezior, i sztuczne, takie jak stawy i baseny. Do sztucznych urządzeń wodnych należą również brodziki dla dzieci, wszelkiego rodzaju wodotryski, fontanny i kaskady. Na cieki wykorzystuje się naturalne lub sztuczne spadki terenu. Aby woda w korycie strumienia mogła płynąć, wystarczy nachylenie rzędu 3-5%, a więc na 10-metrowym odcinku wystarczy różnica poziomów od 30-50 cm. Spadek nie musi być jednakowy na całej długości. Największy powinien być tuż nad źródłem. Tutaj można zaplanować kaskadę lub wodospad. Wówczas strumień będzie przypominać górski potok. Natomiast w dolnym jego biegu nachylenie powinno się zmniejszać, żeby do ujścia woda płynęła powoli. Aby strumień wyglądał naturalnie, powinien być długi, minimum 5 metrów i kręty. Jego optymalna głębokość to 30 cm, łagodnie malejąca ku brzegom, a szerokość od 40 do 100 cm. Wyznaczając ją, należy pamiętać, że posadzone przy brzegach rośliny mogą spowodować dodatkowe zwężenie nurtu. Umiejętne skomponowanie trasy cieku i jego obudowy tworzy bardzo efektowne kompozycje. Koryto strumienia należy starannie uszczelnić, do czego można użyć m.in. folii PVC. Wykładziny z syntetycznego kauczuku, EPDM, można ją ułożyć samodzielnie, albo siatko betonu, bentonitu czy laminatu. W tej opcji najlepiej już skorzystać z usług specjalistycznej firmy. Oczko wodne może być niezwykłą ozdobą ogrodu, jednak tylko wtedy, gdy zostało właściwie zaprojektowane i wykonane, a w końcu jest systematycznie pielęgnowane. Przy wyborze miejsca w ogrodzie na oczko wodne należy pamiętać, aby nie było to miejsce zbyt zacienione ani nie znajdowało się pod drzewami. Opadające liście z drzew będą zanieczyszczać wodę, a rozrastające się korzenie mogą uszkodzić folię lub formę oczka. Przy budowie stawu, basenu czy oczka wodnego trzeba pamiętać, że zgodnie z prawem budowlanym, jeżeli powierzchnia wody zbiornika przekracza 30 m2, należy uzyskać pozwolenie na budowę. Jeżeli staw lub oczko jest mniejsze, wystarczy tylko zgłosić jego budowę. Dawniej zbiorniki wodne budowano tam, gdzie było stałe źródło wody, a grunt charakteryzował się nieprzepuszczalnością. Obecnie dzięki rozwiniętej technologii możemy budować zbiorniki wodne niemal w każdym miejscu. Dziękuję za uwagę i zachęcam do zapoznania się z pozostałymi materiałami dydaktycznymi zamieszczonymi na platformie edukacyjnej.